nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Laudetur Iesus Christus. Saecula saeculorum. Amen. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serca, byś wypełnił mnie Twoją mądrością, wylij mnie spośród marności świata i wprowadź do trudnych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u stóp Twoich i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język, niech Tobie będzie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Moi kochani, idziemy dalej w nasze rozważania o wierze. Jesteśmy przy rozdziale 6, on jest troszkę długi, ale bardzo istotny, jest kluczem do zrozumienia istoty Kościoła katolickiego. Wiara jest kluczem, moi drodzy, do zbawienia. Pan Jezus wczoraj poszalał, to z naszych rozważań myśli, przepięknie pokazywał te różne przestrzenie. Wiara jest, przypomnę tylko niektóre, wiara jest notą najwięcej potrzebną na ziemi. Z niej się rodzi miłość. Bez wiary nie może być mowy o miłości. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kolejna konkretna, moi drodzy, zasada przestrzeni wiary. To sobie trzeba przegryźć jeszcze nieraz na kontemplacji. Cały ten 6 rozdział tej książki. Do każdej łaski przypisane jest cierpienie. Ponieważ każda łaska wypływa z serca Bożego Syna, który zdobył ją dla człowieka przez cierpienie. Jedziemy do Quito. Błogosławieństwo na wielką nowennę Kościoła. Tylko parę osób wie na pustelni, co dziś diabeł wyrabiał. Kiedy ruszyłem z finalizacją flagi, wielka nowenna dzieci uwolnienia. Ile tam nas czeka łask. Ile łask wam przywiozę. Tu będę wprowadzał specjalną ceremonię błogosławieństwa z Quito każdego indywidualnie na wielką nowennę Wolnia Kościoła. Musicie mieć ogromną wiarę. Nie zdajcie sobie sprawy, że na jaką bitwę dopiero idziemy. Przeczytam ostatnie myśli wczorajsze, bo one są piorunujące. Wiara nie pozostawia miejsca na pewność. Nie miejsca na pewność. Dopóki żyjecie, ta stała niepewność będzie waszą udręką. Nigdy nie zyskacie pewności, ponieważ wiara porusza się w świecie niepewności. Oni nam mówią, że jest pokój, a przygotowują nas do wojny. Gwarantują nam stabilizację rynku ekonomicznego, a dobrze wiedzą, co przygotowali i co wybuchnie.
funkcjonujemy w jednym niepewnym wymiarze rzeczywistości świata. Wiara się tym też porusza, dlatego wiara nie pozostawia miejsca na pewność. Żyjemy w świecie niepewności, w świecie, który przeczy wierze. W świecie, który walczy wszelkimi możliwymi sposobami z wiarą. Dzieci, jak trzeba być przebiegłym w tej bitwie. Przygotowuje się do wykładu o Unii Brzeskiej. 550 lat. Panowie litewscy buntowali się w dobie rozbiorów, trzymali miraż z Rosją, etc. Wiecie, co im doradza Katarzyna? Nie, wy pozostańcie w łączności Rzeczpospolitą. Nam tylko chodzi o terytoria. Dzieci, żebyście nie wierzcie dzieci w nic. Kiedy Rosja najechała na Afganistan, cała Europa podawała, że z Amerykanami, że talibowie mają broń radziecką, bo armia ruska jest taka pijana, nie mają wódki, co mają, sprzedają za wódkę. A dziś po latach słyszymy, Amerykanie to tak każdy robi. Zawsze oni też kupują broń amerykańską, rosyjską Amerykanie. Nic nie zmieniło. To jest, że kupują też. A później rosyjską Amerykanie przez Egipt, Pakistan dawali talibom. A nam podawano, że armia jest pijana i talibowie walczą tylko dzięki temu, że kupili od pijanych żołnierzy broń. Dzieci, w nic nie wierzcie. Nic nie jest prawdą. Jeśli mówią o powodzi, że przyszły deszcze, chmurę, też nie wierzcie. Wierzcie, że woda jest, ale że ją chmury przyniosły z normalnego układu natury, w to już też nie wierzcie, dzieci. W takiej przestrzeni niepewności przychodzi funkcjonować wierze, czyli wam wierzącym. Stąd też na płaszczyźnie wiary też będziecie się częściej drżeli. I to jest takie pocieszające. Wiara żyje jednak w tym świecie przez łaskę w duszach wierzących. Co znaczy, że Bóg to wszystko kontroluje? Dla mnie to jest ta końcówka biegów tej cywilizacji, wielki misterium. Nic pan Łukasz nie wypracowuje. Sam z siebie. Wiara żyje w świecie poprzez łaskę w duszach wierzących. Tu można by godzinami mówić o fenomenie Boga. Im więcej wiary, to już jest matematyka, tym więcej Boga w świecie. To dzieci proste. Im więcej wierzącym, tym silniejsza jest Boża obecność pośród ludzi. Rzeczywistość z polskiego podwórka z X firmą na odległość projektujemy flagę, etc. Do znajomego zgłasza się robotnik. Porzuca firmę, w której pracuje i błaga. Jestem katolikiem, a wy jesteście katolicką firmą, bo sprawdziłem. Chcę u was pracować, bo tam, gdzie jestem, sami liberałowie i kpiarze. Nie ma szans dla katolika wytrzymać. Zwalniam się i błagam. Na każdych warunkach przyjmijcie mnie. To jest rzeczywistość dzieci polska. Bardzo często dziś na ziemi polskiej słyszycie, kiedy próbujesz do nieznajomego zagadać na temat Boga, nie pytasz o jego kondycję, tylko mówisz o Bogu, usłyszysz, to moja prywatna sprawa. Nie dotykasz jego przestrzeni wiernicznym, tylko zaczynasz mówić o Bogu, on, jak jesteś na jego podwórku, on ci od razu mówi, to moja prywatna sprawa. Ale to się ciągnie, duszpasterska koncepcja episkopatu, naszych biskupów.
zachowujcie swoje wszystkie sprawy wiary w serduszku. Eci. Żeby osiągnąć taki stan, trzeba dużo orać, dużo bronować i dużo zakwaszczać, żeby już tej wiary w ogóle nie było widać. To jest tylko pocieszające, że Bóg daje łaskę i ona żyje w sercach wierzących. Wiara żyje jednak w tym świecie poprzez łaskę w duszach wierzących. Nie zależy to od rządów, od episkopatów, od decyzji episkopatu Niemiec. Im więcej wiary, tym więcej Boga w świecie. Im więcej wierzących, tym silniejsza jest Boża obecność. Tak więc świat, zabijając wiarę, stara się uśmiercić nie tyle wiarę, co Boga. I moi drodzy, to zdanie możecie przyjąć, a nie musicie przyjąć. Dzisiaj wszystkie witalne, intelektualne siły świata sprzysięgły się i, moi drodzy, występują przeciwko Bogu i wierze. Posłuchajcie, co mówi Pan Jezus. Zabijanie wiary odbywa się poprzez prowadzenie działań, badań i doświadczeń naukowych mających udowodnić człowiekowi, że nie potrzebuje Boga. Koncepcja Darwina, ewolucja to jest wymysł, nie naukowców, specjalistów od walki z wiarą. A później nagadali wam, że to jest nauka. I nagadano wam, że mamy takie metody badań w przeszłości, że jak tą skalę wezmą, to ci powiedzą za 5 minut 5 milionów lat. Tamta 30. I co chwilę słyszymy, w epoce brązu to znaleziono. Przesunęła się granica homo małpy, mezozoik. Rozumiecie? Był gdzieś w RPA, wymyślają przestrzenie dla nas nieznane, bo powierzchnie milionowe krajów, pustynie, dżungle, tajgi. Wszedł i znalazł jaskinie, przesunęła się data. Na 120 milionów lat, cały czas. Wymyślą coś, znajdą kłamcę, który pod tytułem, za tytuł naukowy wystąpi z referatem, który oni napiszą, burzyciele. Nie ten ich zwany naukowiec i on to czyta. Ci mu gwarantują transmisję, rozgłos i artykuły we wszystkich ich gazetach na świecie. Tak wygląda, dzieci, bitwa. Nie potrzebuje Boga świat, ponieważ sam potrafi stworzyć wszystko, czego potrzebuje do istnienia. Oni już zmodyfikowali człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, że będzie wykonywał tylko ich rozkazy i ich prośby. Ciągle przypominam, Pan jest to wyjaśnił naszego ręcia. Kazałem wam tylko ziemię uczynić poddaną. To, co dotyczy ziemi, pracy. Żadnych mechanizmów. Człowiek już dawno przekroczył Boże Rubikony. Wiara, która jest zaprzeczeniem realiów znanych człowiekowi, wprowadza do świata dysharmonię. To jest logiczne. Tak jak wy swoją postawą wprowadzacie wszędzie dysharmonię dla ich koncepcji. Nie musicie nic mówić. Pojawcie się tylko w czerwonym płaszczu. Jakby was przyszło tysiące, ty jesteś tylko jedna czy jeden w czerwonym płaszczu, a tam alarm
postawieniem w gotowość bojową wszystkich możliwych sił. Wiara niszczy ten stan rzeczy, podważa prawidła światowe i wystawia na pośmiewisko pychę tego pokolenia. Daję wam kilka przykładów historii dzieci. Jedno kłamstwo. Cały czas jedna optyka. Tworzy się sztuczne fakty, sztuczne zdarzenia, których dzieci nie ma. Nauczyli nas pochłaniać miliony obrazów i wiadomości, w związku z tym my nie jesteśmy w stanie tego przecedzić i wybrać, tylko chłoniemy. I następuje zatarcie umysłu, czyli procesu myślenia. To coś takiego, że jesz, jesz i nagle nie wiesz kiedyś przytył. Była jaskółka, pojawił się pingwin. Dlatego wiara zawsze działa wbrew wszystkim i wbrew wszystkiemu. Dlatego nie dziwcie się, że jesteście tacy parzący, moi ukochani na tankowcy. Wiara sprzeciwia się człowiekowi, przynosząc chwałę Bogu. Tak więc wszyscy wierzący sprzeciwiają się sami sobie i w ten sposób przynoszą chwałę Bogu. Te ostatnie dni to jest, dzieci, zdawanie przeze mnie egzaminu. Rozumiem to perfekcyjnie, o co chodzi Panu Jezusowi. Tak więc wszyscy wierzący sprzeciwiają się sami sobie. Bo twój świat zmysłów, pragnień jest cały zburzony. Jeśli mamy przyjąć wytyczne, że wszystko, co nas dotyczy, to dzieci, co się dzieje, jest wolą Boga i próbą Boga, no to dzieci, to wszystko występuje przeciwko nam. Dziś kilka dobrych zdarzeń ofiarowałem. Skoro to dałeś, to ratuj tą duszyczkę, z którą tu stoisz przy mnie. Dzieci, to tak człowieka Bóg tak rozwija i wychowuje. Czasami nawet najbardziej mnie rozumiejący, będący tak blisko mojego serca, rozumiejącego, mnie też się stajecie jego narzędziem. Ja się na was niczym się nie gniewam. Czasami jak wam pokazać, żebyście zrozumieli mój dramat. To jest coś, co przekracza w ogóle wytrzymałość ludzką. W ten sposób przynoszący chwałę Bogu, uznając samych siebie za poddanych wobec wiary, której ani rozumem, ani sercem nie zdołają zmierzyć. Powtarzam tą maksymę. Panie, ja jestem tylko stworzeniem i niczym. To jedna z pierwszych naszych myśli, by łatwiej dzieci wejść w nadchodzący dzień. Panie, ja tylko stworzeniem jestem niczym. I tu kolejne, moi drodzy, fenomenalne myśli Boga. Bóg jest dłużnikiem wszystkich ludzi wzywających Go z wiarą. Posłuchajmy, o co Bóg chodzi. Tam, gdzie jest wiara, tam jestem wzywany. Logiczne. Dzieci, znamy z edukacji o modlitwie, rozważań Pana Jezusa. Zaczynasz modlitwę w imię Ojca lub myślą, od razu Bóg jest. Od razu w dobie. Jak jesteś wierzący, a modlisz się, to od razu jest. Ten, kto wierzy, zobowiązuje mnie do troski i opieki wobec Niego. Ale tu zaznaczam pojęcia troska, a opieka
w naszym poznaniu, dzieci, to zostawcie na bok. To zostawcie na bok. Jak na tym oprzecie wszystko, to później jest tak się ciężko przygotować do doświadczeń Boga. Ja popełniłem wielki błąd, budując wszystko na terenie. Dzieci, to zbudowałem koncepcję, że nie jest możliwe, że ona pójdzie w tango miłosne. Że ona zrozumie tą drogę, że w ramach rodziny, ciągnąc innych, pociągniemy tysiące. Bóg nie otwiera oczy, tylko ze mną. Tylko Unia ze mną. Kto pokłada ufność w człowieku, obraża Boga. Ja Boga obrażałem moją koncepcją. Stąd teraz tak bolesne doświadczenia. Tylko Bóg wie, jak mnie uderzyć, że to dopiero ruszy. Dopiero się nagrzewa. Ale rozumie Pana Boga, bo robi porządki i czyści. Różnymi drogami czyści dzieci. Różnymi drogami. I różnymi sposobami. Dzisiaj moje chłopy mogą na ten temat wiele powiedzieć. Ten, kto wierzy, zobowiązuje mnie do troski i opieki wobec Niego. To jest logiczne. Jeśli ktoś jest wokół nas, dla nas to troskliwy i dobry, automatycznie co on robi? No zniewala cię. No bo musisz, ze względu na tą dobroć, ty też go musisz trochę opiekować. To są mechanizmy tak ustawione. On jest bardzo tylko niebezpieczny w przypadku zakochania i szukania małżonka przez jedną osobę, chłop baby, kobieta chłopa. To wtedy ten mechanizm jest dramatyczny, bo on jest tylko super dobry i gorliwy do połowu. A później był mi styk i wystyk. Byciem dłużnikiem, wyjaśnia Bóg, oznacza, że człowiek, który wierzy, zdobywa zasługę, którą ja winien jestem mu spłacić. Ale zdobywa zasługę, która wychodzi z Boga. Nie przez się sam zdobywanie. Tylko Bóg mu płaci. No to płacenie, kapujecie. No to jak w firmie. Tylko, że płaci znowu wedle swojej ekonomii. Uczyniłem się waszym dłużnikiem, obiecując wam zbawienie poprzez wiarę. Fenomenalne. Obiecując wieczną nagrodę dla tych, którzy wierzą, pokładają nadzieję. To kolejne, moi drodzy, fiszkę pogrzebowe. Kazanie, bo trzeba mówić katechezy, bo wszyscy przy trumnie stojący mają tak ustawione w kościele, że niebo. Pewne niebo. Ludziom trzeba powiedzieć jasno. Jak ten, kto w trumnie leży, a nie wierzył, uczyniłem was waszym się dłużnikiem, obiecując wam zbawienie przez wiarę, obiecując wieczną dla tych, którzy w wierze pokładają nadzieję. Dlatego, jeśli chowacie niewierzącego, nie korzysta z sakramentów świętych, a macie długi serca, no to macie ogromne wyzwanie na 30 dni wielkiej modlitwy. Może Bóg ze względu na pobożną rodzinę, oddanego przyjaciela czy przyjaciół, uratuje go. Bo taka optyka jest.
Dlatego ci, którzy nie wierzą, nie oddają mi czci poprzez przebywanie w mojej obecności i wypowiadanie słów modlitwy. Bardzo uważna, konkretna uwaga dla tak zwanych katolików. Ja jestem wierzący katolik. Kiedy się modliłem? Ja się nie modlę. Jesteś niewierzący. Nie odmawiasz pacierzy, jesteś niewierzący. Posłuchaj, co mówi Bóg. Dlatego ci, którzy nie wierzą, nie oddają mi czci poprzez przebywanie w mojej obecności. To są sakramenty. Bo tu najbardziej odczuwamy bliskość obecności Boga. I wypowiadanie, nie oddają mi czci poprzez przebywanie w mojej obecności i wypowiadanie słów modlitwy. I dla was żywych mówię, nie korzystasz z sakramentów, nie modlisz się, jesteś niewierzący. Wiara jest łaską, którą należy pielęgnować. Parę dni temu wymieniłem dzieci 7 punktów tej pielęgnacji. Jest łaską, którą wam daje i odbiera dzieci dramat. Jest łaską, którą wam daje i odbieram. Jeśli pozostaje niedoceniona i nierozwijana. Miałem ostatnio spotkanie z rycerzem. Był na pogrzebie, gdzie było 150 księży. Jeden z rodziców umarł, kapłana. Dzieci kanonizowali go. A ten rycerz znał tego człowieka. Znał całą prawdę o nim. Ten w trumnie tylko musiał wołać: błagam, przestańcie, proszę o modlitwę. Jest łaską, która zanika na skutek oddawania się w czci i wierze innym bóstwom. Czy już za życia następuje samopotępienie? I żyjemy w takiej bitwie, że dziś na jednego człowieka przypada kilka demonów w tej bitwie. Tak została uwolniona potęga demonów. Miliardami ludzie idą na potępienie. Miliardami. Nikt nie bije na Ala. Natrafiłem na świadectwo z imprimatur z 1951 roku. 1950. List z piekła. Nie piszcie do mnie. Nie módlcie za mnie. Jestem w piekle. Rozumiecie? Przynaglali Chrysta Króla. Powiedz mu, kiedy okazałem, nie ponagla Maranata. Diabeł chce, żebym teraz szybko przyszedł. Ty się módl, żeby ten okres był jeszcze przedłużony. Żeby jak najwięcej ludzi zostało zbawionych. Z 5 lat temu, ze 6. Pamiętacie, co wam powiedziałem? Dzieci, to co, jeśli się opuszczą, nie zrobione, bo szef mówi,
Ty się zajmij zbawianiem, a nie budowaniem. Teraz jeszcze wysublimowuję moją misję. Ty się zajmij zbawianiem, a nie zabawianiem. To jest przerażające, dzieci. Jakim człowiek, jakim ja, ksiądz, jestem kiepskim żniwiarzem. Zapomniana i zanieczyszczona wierzeniami pogan, traci życie w duszy, zamiera. Chrześcijanin, który otrzymał z rążek wiary, nie musi być człowiekiem wierzącym, bowiem wiara jest łaską daną do świadomego, moi drodzy, rozwijania. Nikt, kto sobie tego daru nie ceni, nie przymnoży w swoim sercu wiary i tak wszystko w nim będzie wzrastało wraz z nim, oprócz tej cnoty, która bez udziału człowieka pozostaje uśpiona. Słyszeliśmy przez drogi Pana Jezusa, że nasza wiedza katolików jest na poziomie przedszkola. Aniele Boży i zrywać Marię Licałę. Tyle wiemy. Tak, babcia. Babcia nam o tym mówiła. Co to znaczy? Że masz przed sobą pustostan, pustostan tak głęboki, że tam nie ma co zasiać. Ciocia, babcia, tak, babcia, tak. A ty co? Rogi ci urosły? Poproś, abyś baranem się stał. Rozwijanie cnoty wiary jest najważniejszym obowiązkiem chrześcijanina. Ponieważ wszystkie uczynki, słowa, modlitwy powinny wypływać z wiary. Bóg nie jest rzeczywistością ziemską i nie jest poznawalny poprzez zmysły, tylko przez wiarę. Zmysły służą tylko do poznania rzeczywistości ziemskiej i poruszenia się w niej. One nie zostały stworzone do poznania Boga. Tu czytam wam o to zmysły. Idzie o zmysły nasze. One nie zostały stworzone do poznania Boga. Wyobraźnia ludzka nie dosięga Boga. Nie da się doświadczyć Boga, używając zmysłów, ale umartwiając je do unicestwienia. Można go doznawać, poznawać coraz wyraźniej. Człowiek musi umieć zastępować pragnienia miłością, potrzeby miłością, plany miłością, myśli miłością i czyny miłością. Bóg jest prawdą, której nie można zamknąć w obrazie czy widoku ani doznaniu. Stąd kardynał Newman miał rację, każąc napisać na swojej płycie drogowej: ex umbris et imaginibus in veritatem, veritatem vetero. Z cieniów i z obrazów do prawdy. O tę drogę przeszedł. Amen. Troszkę było dłużej niż pół godziny, ale chciałem to wylądować, żeby ten rozdział, moi drodzy, zakończyć. To już 49. kazanie. Jutro wykładu nie będzie, bo powiem wykład patriotyczny na temat Unii Lubelskiej, utworzenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów.